Mateusz, za nami sparing z niemiecką drużyną z Ligi DL2, czyli taki poważny poziom i też było widać na lodzie, że to poważne granie. Tak, no, przeciwnik postawił wysoko poprzeczkę. Była to drużyna, myślę, już lepsza od tych, z którymi wcześniej graliśmy. Grali szybszy hokej, bardziej kombinacyjny. Pierwszą tercję przespaliśmy, robiliśmy wszystko odwrotnie niż mieliśmy robić. No i później trzeba było gonić wynik. Jak ocenisz stopień naszego przygotowania do sezonu, bo ten zbliża się już dużymi krokami? Ciężko, jesteśmy jeszcze w treningu, ale myślę, patrząc na ten mecz dzisiejszy, końcówka meczu była pod nasze dyktando. Myślę, że to my nadawaliśmy tempo i stawialiśmy warunki, więc myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Patrząc na ten mecz, które elementy w naszej grze jeszcze wymagają największych szlifów? Na pewno głównym naszym mankamentem jest tercja defensywna. Mamy problem w ustawianiu się i w graniu na półbandach. Dobrze dzisiaj wyglądały przewagi. Fajnie to wyglądało. Udało się strzelić chyba 4 bramki w przewadze. Więc ten element był dobry w naszym wykonaniu. A tak jak mówię, tercja defensywna, myślę, że do poprawy i będzie wszystko ok. A jak w drużynę wkomponowują się cały czas nowi zawodnicy? No wiadomo, to jest dla nich nowy system. Z dnia na dzień myślę, że każdy nowy zawodnik wdraża się w ten system, który trener od nas wymaga i pracujemy nad tym cały czas.